Tabela przestawna w programie Excel nie jest pozbawiona wad. Czasami gubi formatowanie. Przykład: seria danych, która ma zielone i czerwone kolumny. Po otwarciu tego pliku ponownie, tabela przestawna zgubi formatowanie moich kolumn. Niestety nie mam na to dobrego lekarstwa, ale szedłbym w kierunku budowy tego samego wykresu z innymi mechanizmami, na przykład na zasadzie dwóch pól obliczeniowych. Jedna dla serii dodatniej, druga dla serii ujemnej, lub możemy pomyśleć o nagraniu makra, które będzie się odświeżać, uruchamiać w momencie, kiedy będziemy odświeżać tabelę przestawną. Taki sposób działania pozwoli zawsze sformatować wykres tak, jak będziemy tego potrzebować.